Piotr Małachowski, wicemistrz świata oraz mistrz świata Paweł Wajder. Ambasadorzy sportu, nasi wspaniali miotacze, którzy wytrzymali presję, którzy przygotowali formę, którzy postawili sobie cel i ten cel zrealizowali. To były dramatyczne konkursy, to były radosne dla nas konkursy i to są ci nasi bohaterowie. Staramy się wręczyć statuetki jednocześnie. Mamy trzech członków Rady Ambasadorów Sportu. Proszę zauważyć, że również i trzech laureatów. Czyli sytuacja klasyczna, jeden na jednego. Do nas. Dobra, przodem do nas. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Przede wszystkim na tytule, że doceniła moje osiągnięcie z tego roku, srebrny medal mistrza świata, rekord Polski. Na pewno nie będzie to mój ostatni medal. Przede mną jeszcze na pewno 3 lata kariery i będę chciała jak najlepiej reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej. Dziękuję. Anita Włodarczyk. Piotr Małachowski, w tym roku, proszę Państwa, fenomenalny rekord Polski, 71,84 m, piąty wynik w historii światowej lekkiej atletyki. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za to wyróżnienie, za tą nagrodę. Wiadomo, fundacja będzie się rozwijała bardzo dobrze. Świetne twarze, świetni sponsorzy, bo to dzięki Wam fundacje działają, a na tą fundację nie żałujcie dzisiaj pieniędzy i na te licytacje, które za chwilę będą. Odbiór nagrody z takich rąk, więc ta fundacja ma silne podłoże i będzie naprawdę mocną fundacją, będziemy o niej słyszeć. Dziękuję bardzo. Piotr Małachowski. Proszę Państwa, ponieważ jesteśmy na gali, której patronem jest Felix Sztam, legendarny trener boksu, więc nie bez racji będzie powiedzieć, że to, co zrobił Paweł Wajdek w konkursie młodzieży, to był dla jego rywali prawdziwy nokaut. Paweł Wajdek, mistrz świata. Nokaut był, ale to można troszeczkę z boksem porównać, prawda? Cieszymy się tutaj wszyscy, że zostajemy doceniani, zwłaszcza przez taką fundację, która związana jest bardzo z boksem. My jako miotacze jesteśmy większej postury, także nokautujemy rywali. Udało nam się to w tym roku. Anita, jak i Piotr, jak i ja zdobyliśmy medale. Bardzo dziękujemy wszystkim za to wyróżnienie, bardzo ważne dla nas, mam nadzieję, nie ostatnie i może zobaczymy się na kolejnej gali w przyszłym roku. Paweł Wajdek i nasi laureaci w kategorii sportowej z roku 2013. Paweł Wajdek słusznie wspomniał o pewnych skojarzeniach lekkoatletyczno-bokserskich. Jest jedna postać w historii polskiego sportu, która je dosłownie uosabia. Władysław Komar. Z jednej strony bokser, z drugiej strony później mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. Jest taka data związana z życiem Władka Komara, 14 czerwca 1959 roku. To była data jego bokserskiej porażki, ale jednocześnie początku decyzji, aby uprawiać lekką atletykę i początek drogi do tytułu mistrza olimpijskiego. Boks i lekko atletyka, jak widać, splatają się czasami w dość szczęśliwym uścisku. Dziękujemy i gratulujemy. Czas na honorowe wyróżnienie.